Ciemneczko, witam was na pierwszym takim prawdziwym blogu na gospodarstwie z licytacji. Jak widzicie, zajmujemy się oreczką o pszenicy. Gospodarz poprzedni wszystko pozbierał, zlicytowali go, a to co było, cała historia była opowiadana. Skąd taki tytuł? Skąd to wszystko? W poprzednim odcinku. Dzisiaj zajmujemy się. Widzicie, chwasty są. Musimy je. Są chwasty, trzeba pole załagać. Niestety nie mam żadnej takiej dobrej sprężynoweczki. Czy tam. Ale sprężynówką tak zbytnio byśmy nie zrobili. Dlatego mówimy skąd na razówę. Załagujemy wszystko. Tutaj. Właśnie na tym polu, wszystkie pola będą połamane i będę tutaj, jest przygotowane pole pod owiec. Pod owiec z tego względu, że będą krówki. Dzwoniłem już do paru ludzi, którzy no, mają krowy na sprzedaż i już wiem co i jak, w jakiej cenie. Trochę kosztowny biznes, jak to się mówi, ale jednak przy hodowli musimy mieć no, przy takiej obozie musimy mieć troszeczkę bydła. Ogólnie wstępnie liczę 14 krów zakupić. Ceny dzisiejszym, na dzień dzisiejszy wahają się dość mocno co do cen bydła. Jest to między 4000 nawet do wiadomo 8000. Ja już znalazłem jednego ziomka, który ma krowy no już nie pierwszej młodości, że tak powiem, ale bardzo wydajne, w granicach 10 litrów na udój, więc powiem szczerze, jest to naprawdę jeszcze w miarę dobre. Mam 8 krowy. Sprzedaje z tego względu, że ma właśnie zamiar kupić jakieś typowe mleczne krowy o wysokiej wydajności, a tak właśnie chce sprzedać, ponieważ stawia halę udojową i będzie właśnie chciał takie krówki, właśnie te wspomniane 10-14 krówek będzie chciał sprzedać. Wiadomo, ja zbytnio też z takim budżetem, jak widzicie, zbytnio nie poszaleję. Ja, chyba że naprawdę się dobrze potarguję, czekajcie co ja robię. No ja z takim budżetem za dużo nie poszaleję. 10 tysięcy, do tego muszę kupić baloty siana. Oj kurna, zawsze mi się, przepraszam, myli. Więc muszę sobie jeszcze kupić baloty siana, chociaż słoma na razie nie będzie tutaj ścielone, no bo po prostu nie mam tutaj zbytnio pieniędzy na to, więc kupię parę balotków siana. Balot siana teraz się wydawałem, no jest między 150 a 250 zł, więc tutaj muszę troszeczkę jeszcze się rozejrzeć, ale blisko mojej okolicy, za ile taki balot, czy ktoś będzie chciał po prostu je sprzedać i zakupić. Prawdopodobnie w następnym odcinku już krówki będą na moim gospodarstwie, ponieważ no człowiek nie jeszcze pracuje sobie poza gospodarstwem, ale chce się poświęcić tutaj typowo gospodarstwu. Na szczęście tak ten kredyt, który posiadam, jestem w stanie go w miarę może z tego gospodarstwa spłacić. Rata miesięczna mojego kredytu w banku, no już wam pokazuję, to jest 2700. Dużo, niedużo, musicie sobie to ocenić. No tak niestety dalej, no wiadomo, brałem tutaj kredyt 150 tysięcy na to gospodarstwo i miałem 100 tysięcy swoje odłożone.
Nie zdążyłem na to gospodarstwo 250 tysięcy. Więc no dużo, niedużo. Za 5 hektarów ziemi i za faktycznie te maszyny, które są tu za placu, no to nie jest jakoś mi się wydaje dużo. No ja też jakoś tam kombinowałem sobie z tymi maszynami. No ale wiadomo, te 30 poszła, tam widzicie, ona jest ogólnie po PGR-ze. Jednak tego za 30 ona też dużo mnie nie kosztowała tutaj. Na licytacji ona kosztowała 12,5 tysiąca, więc powolutku tam sobie jakoś tutaj wszystko pokombinowałem. Jakoś tam sobie potworzyłem z tym wszystkim. A czekajcie, po co będę cofał? Bez otrzymania elegancko objechać. Powolutku na czwóreczce. Czy już by dobrze było, żeby to jakoś fajnie poprzednio, tutaj poprzednio jeszcze jakiś fajny rzecz. Więc będzie 12 300 motogodzin. Posiada 30, więc troszeczkę tam jest natłuczone. Tam około 10 tysięcy. Suma summarum, na 30 70 roku, no nie jest to zbytnio dużo. No to chyba 30, jak się nie mylę, jest zwykła. To nie jest MK. Przepraszam, to jest MK. To nie, MK to później chodziła. Zresztą, wiecie, naklejka. Naklejką, tak? MK sobie można każdy dokleić. Nawet do zwykłej. Dlatego też się dziwiłem, że ona podała takie pieniądze. Ale że właśnie ta 30 nie 70 roku, a MK chyba pochodziły pod końcówkę lat 80. To mi coś dało już do myślenia. Są 30, więc po prostu gościu kupił sobie emblematy i kupił sobie naklejki, wszystko bo kupował. Znaczy emblematy to naklejki to no rozumiecie o co chodzi. Do lepszej do licytacji, żeby to lepiej wyglądało. No niestety tak nie dali się ludzie obuć. Na razie przyjeżdżali, to dawali po 8-10 tysięcy. Ja bym składał tu 12,5. Ale mówię, to 5 hektarów na takiej ziemi 20 tysięcy za hektar to 5, no to ma się raptem 100 tysięcy za ziemię z 50 tysięcy do maszyny. Niby teoretycznie. Czy dużo, czy nie dużo, to już musicie sobie ocenić w sumie. Ale tak, tak to kosztowało. Więc to jest tak właśnie tak to jest zrobione, tak? Że no troszeczkę te maszyny kosztowały jednak, bo miały dobrym przyzwoitym stanie były te ciągniki, one nie były jeszcze remontowane w sensie przeze mnie. No wiadomo, no, kiedy jak ja to kupiłem jakby, w sezonie zimowym, on powiedział, że to był martwy, one tylko były przejrzane te ciągniki, wszystkie te maszyny kombajn. Po prostu wiedzieć co tutaj było do roboty. Ja ogólnie też pracowałem jako mechanik, znaczy pracuję dalej jako mechanik, ale właśnie myślę o rezygnowaniu z tej pracy i wziąć sobie, poświęcić się na pracę. Nie wiem, płatę mam 5 tysięcy na rękę, dużo, mało, sobie ocencie sami. Ja powiem wam szczerze, no tak właśnie takie rzeczy, tak już abstrahując od takiej opowiastki teraz tutaj mówię, myślę, że 5 tysięcy to nie jest dużo jak na mechanik, zwłaszcza mechanik maszyn rolniczych, dlatego to wziąłem to gospodarstwo, bo chciałem właśnie mieć gospodarstwo swoje tutaj. I więc nie, no tutaj 5 tysięcy na miesiąc będzie dodatkowo tutaj wpływało. Myście się nie dziwili. Dlatego mówię, te kropki, które będą na moim gospodarstwie, ja sobie jeszcze w międzyczasie będę wiadomo i obrządki robił i wszystko będę z tym związane. Będę nimi sobie oganiał, czy do roboty przychodził i dalej obrządzał. Więc ale w takim gospodarstwie, no to te 5 hektarów to nie jest dużo. Więc taka rzecz trzeba zrobić. No nie oszukujmy się. Więc to robota jeszcze musi być. Jeśli będziemy dokupować ziemię czy coś, to jeszcze pędy. Możliwe, że będzie. Ale zobaczymy.
jak to finalnie wyjdzie z tym wszystkim. Może się skłonie dobrze padało, może zrezygnuję z roboty i pójdziemy sobie. Po prostu uderzymy prosto w, tak powiem, gospodarstwo, tak? Więc tutaj na razie. A co do czego, czemu tak pani powiedziałem? Co robię? No powiedzmy, że to jest umownie sobota. Dzień nagrywek to jest sobota. Każda sobota jest u mnie wolna. Za sobie w sobotę będę ogarniał, tak? Tak powiem. Tak to będę. Zrobię takie fajne skrypce, będę chciał napisać szczególnie. I tak już fajna składnia wychodziła. Ale tak. Jeszcze raz na tych próbek. Zobaczymy, czy finalnie gościu mi jeszcze je przywiezie, bo taki jest zamiar. Gościu ma swoją, nie wiem, przyczepę, nie wiem jak to nazwać, transportową, na właśnie do bydła. I będzie właśnie, postaram się, żeby mi 4000 od sztuki, może się postaram trochę taniej, nie wiem, dla ile je będę. 4000 od sztuki wziąć i je ogarnąć. Zobaczymy, nie wiem, dużo się tanie, zobaczymy. Powiedziałem, ja chcę mocno realnie pograć. No wiadomo, że dużo realnie by było, żeby dać teraz te 6-8 tysięcy, ale to też w porządku nie będę do jakiejś kawy naprawdę z takich lotów. Więc zobaczymy. No co, teraz też. Pierwszy teraz w kolejności chciałbym jakąś swimmera postawić, kupić do paliwa, no bo teraz będę musiał niedługo jechać kupować sobie paliwo do 30. Ale niestety samochody nie posiadam, jestem niemobilny. W sensie samochodu, więc sobie dojeżdżam rowerkiem. Dobra, to mam po bardzo blisko, mam 2 km, więc sobie tak na spokojnie sobie dojeżdżam. A co do czego, to mi kolega zabiera. Teoretycznie mogę 30 jechać do TCPN-u i tankować, tak? Ale tak będziemy robić. Będziemy gdzieś bliżej do przejazdu do TCPN-u. Ale tak, wracając. Tutaj szukajemy pole pod owiec. Owiec? Pole moje sąsiadujące po mojej prawej stronie przy budowanych budynkach będzie tutaj zasiane wtedy jęczmień. Czemu taka mieszanka? No tego jeszcze chciałbym po niezebranych borakach bądź ziemniakach, bo nie pamiętam, co tam tu fajnie było, będę chciał sobie tam zasiać pszenicę. Czemu taka mieszanka? Proszę Państwa, taka mieszanka z tego względu, iż jest mi potrzebna do przyszłej hodowli krów właśnie, żeby po prostu ta wydajność była na własnym właśnie na swojej własnej środce. Dowiadywałem się, ile kosztuje mieszalnik, bo niestety no aż tak nie jestem, tak powiem, czasowy mocno, żeby jeszcze stawać i siutować, powiedzmy codziennie, czy bądź nawet trzeci dzień. Wolę sobie chyba zamówić siutownik i sobie te 2 tony, powiedzmy, raz na jakiś czas przyjechał i przesiutował, żeby to też fajnie wyglądało dla Was. Może jakiś fajny ten vlog wleci w chacie, bo teraz ten tak sknocił. Kierownica mi źle oddała. Dobra. Polecimy. Trochę mnie ściągło. Mokro jest. Więc przyjadłem wszystko wstępnie, wszystkiego już nie wydawałem. Co i jak, jakie ceny? Ceny do 6 to od tony do 3 to jest po 100 zł. To już nie mówię w sensie nawet gry, tylko realnie. Naprawdę chcę grać tak realnie. Może nie aż tak, wiecie, że będę miał manualne odczepianie, tak sobie naprawdę już mówię. Manualne odczepianie, tak wszystko. Tylko chcę się skupić na parę takich rzeczach, których tutaj nigdy w farmingu nie było. Które nigdy nic nie zwraca na takie aspekty typu kupowanie jedzenia, płacenie rachunków za prąd i tak dalej. No więc teraz ciekawie będzie pod tym względem. Mam nadzieję, że to wypali.
I wam się to spodoba. Naprawdę. Bo to teraz chcę zrobić 100% tak w realności. Wydam jej w swoich rejonach. Wiadomo, że każdy ma inny rejon, każdy ma inne ceny wszystkiego. Ale podstawowe rzeczy, jedzenie, czy coś, czy cena prądu, powiedzmy, tam się nie będzie, powiedzmy, wahała 10 groszy, powiedzmy, maksymalnie. Więc tutaj tylko po to będę chciał mieć realność. W 90-85% będę się jednak bardziej realnie grać. Podnosimy. Zabijamy. Tak, nie łączam piątki, bo mi się nie opiera. W tej czwóreczce sobie elegancko trochę przejdziemy. A też nie powiedziałem, a sobie wyjdziemy. Zawrócimy. Wam powiem, bo ogólnie nie powiedziałem wam, że sobie trochę doobrałem w sumie. Jak moje rowicy widzicie, ja sobie tam rozwalałem na parę plan przejazdów. Tylko tak samo po mojej lewicy, z tego względu, żeby troszkę szybciej to po prostu, jak miałem czas, włączyłem sobie kamerę i po prostu teraz sobie tego vloga nagrywam. Tyk. Nie, tego vloga nagrywam. Wiecie, żeby to lepiej wyglądało, że od początku pola, tak. Faktycznie też fajnie by było, jakbyśmy tak robili, że ja zaczynam powiedzmy gdzieś w połowie pola, kończę na końcówce, zaczynam od początku, później trochę na środku, później na końcu skończę ten vloga, ale niestety to by troszeczkę za długo pewnie wszystko wychodziło. Więc zrobimy tak sobie od środeczka takiego vloga, tego pola, więc zobaczymy. Teraz muszę też patrzeć się za nawozami, muszę to przygotować nawozy. Właśnie do rozrzucenia, rozsiania, przepraszam, nie rozrzucenia, tylko do rozsiania nawóz muszę kupić. Patrzę sobie za saleczakiem, nie wiem czy będzie podpłożeń dobry, ale wiadomo, przy na jakimś zabitym, pewnie podejrzewam plonie, tak, bo te ceny też nie są duże w tej grze, znaczy grze, przepraszam, w życiu nie są jakieś duże. Bo dzwoniłem, patrzcie, na skupach. Oj. Nie wiem czemu automatycznie wyłączanie, zapisywanie wyłączyłem. A się niestety jeszcze włączyło. Dobra, przełączyło mi się. Ceny na skupach ma się 700 zwyż. Czyli tak jak mniej więcej. Teoretycznie nie jest już tak realnie. No bo tak ogólnie gram sobie na poziomie normalnym. Wiadomo, żeby teraz grać na typowej realności, to musiałbym grać na poziomie wysoki, więc no aż tak może nie będziemy grać, ale zobaczymy, badę, zobaczymy wszystko zależnie jak tam będzie mi się w głowie wszystko układało, więc dopiero będę musiał w późniejszym czasie. Dobra, a jeszcze miałem właśnie powiedzieć a propos ubrania, bo troszeczkę sobie obrałem. Co by tutaj mniej więcej musi trochę wybaczyć, to będzie trochę porwane jeszcze. Ja trochę się piachu skibowina wrzuciła, cofałem, wyjeżdżałem, dlatego tak wygląda, by był dualny, ale nie jest, po prostu za późno podniosłem, wrzuciłem mi aż tutaj, jak widzicie, na miedzę, która naprawdę jest też konkretna. Myślę, że sąsiadom muszę pogadać, czy tej miedzy nie będę mógł sobie trochę skubnąć. Po prostu tutaj fajne, bardzo fajne pole jest, ale ceny pól będą mu wszystko zależne jest od właściciela, może ktoś kupi, może mi sprzedaza w późniejszym czasie oczywiście, może jakieś tanie pola w jakiejś fajnej cenie, czy pole dłużej, wszystko zależne, czy będzie pasowała działka, tak? Na razie mam to co mam, na razie myślę, że na tych zestawach, które mam, to myślę, że 2 lata pojeżdżę, ja będzie się zwracał biznes, no to zainwestuję sobie w jakiś ciągnik. Jakiegoś trzypaka może 40, może zetorka. To tam się zobaczy, jak to będzie finansowo wszystko fajnie wychodziło. Więc no to będzie zagwozdka, jak to wszystko będzie robione. No co, myślę, że następny blok to będzie z rozsiewania już nawozu pod pola, przepraszam, nie pod pola, tylko pod
zboża. Taki będzie zamiar. I pewnie jakaś uprawka i zobaczymy finalnie jak to będzie. Jeśli po prostu będę miał możliwość, jeśli mi przywiozą po prostu nawóz. A no, w dzisiejszym vlogu byłoby dwa tyle. Jeśli wam się spodobał, chcecie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Na razie. Cześć.